Siemaneczko, z tej strony Brączek, witam was dzisiaj w grze Farming Simulator 2015, już takie typowe przywitanie moje. Jest dzisiaj ze mną Miki. Cześć. Oraz Adaś. Cześć. Jak widzicie, po raz kolejny znajdujemy się na Bolusiowie V6. Dzisiaj zajmiemy się... Cześć. Tak. Cześć. Dzisiaj zajmiemy się... Cześć. Żniwami się zajmiemy. Miki będzie kosił, ja będę prasował, a Adaś będzie coś robił. No kurde, ja chciałem do prasowania. To na raz. Patrz, ci pokażę, patrz. Nie, Adaś, wiesz co? Patrz, Brączek, chodź. No. Chodź do tego, patrz. A który patrz. To jesteś ty, bo ja mam chudy wyłączone. O, to wiesz? O, dzięki. Tylko gnoju. Ha, myślę, że ty fajna jesteś. Dobra, tak. Miki, jadź na pole. Które? Wiesz co? Czekaj, no. Jedź w prawo. Mhm. Ty nie, tym polną w lewo. Ja cię poprowadzę. W lewo i do końca. I po prawej stronie pole tam będzie. Nie tutaj wiem. Polno w lewo? Tak. Dobra, sobie ja ładnie do mojego nowego Steyra, jak widzicie, Steyra zakupiliśmy. Z prasą. Miki, jak to urządzenie na dachu się nazywa? To moim zdaniem, na moje oko, to jest ten taki laserowy miernik do tego. No, żeby nawoz dawkować na podstawie koloru zboża na przykład, ale nie jestem pewny. A mi się wydaje, ja na zielonym Ferrari jechać oczywiście. Nie, masz jechać Adam... Na ten rzepak mam wziąć? Nie rzepak. Jeszcze dalej jedno pole, kurde. I to ostatnie, na końcu, tak? Adam, ty musisz wziąć jakiś ciągnik i podciągnąć jedną przyczepę, Mikio. Aha. I wtedy ten, wtedy weźmiesz to Ferrari zielone z zieloną przyczepą. I będziemy zbierać berki od razu. Mhm, no dobra. Nawet skrypt jakiś ma ten klas. Tak, Miki, już widzę, dojechał. Można drabinkę podnosić i opuszczać. Ja sobie drzwi otwierać i opuszczać. Stanę sobie na razie na boku. W ogóle ten Steyr nawet ma rozstaw osi większy niż powinien. Znaczy, no bo mi się wydaje, że właśnie on jest przystosowany właśnie do nawozów i oprysków przez to urządzenie właśnie na takie. Bo to może GPS-a też to masz w sumie w środku, ale powiem ci, że pokosy szerokie. Bardzo szerokie, nie? No. Ale na Borysiowie zawsze tak było. Dobra, ja od razu sobie tutaj powoli, zanim ty tam nakosisz, ja sobie wezmę ładowarkę. Ej, nie to. Kurwa, kto siedzi w ładowarce? Nikt. Adum. Teraz... Paliwo spuszcza złodziej, pewnie. Ogólnie miałem już tam... Pęciny. Ogólnie muszę znaleźć teraz widły do belek. Myślicie, że gdzieś są na farmie? Proszę bardzo, pole nieopryskane. Aż to jak z takim oprzyrządzowaniem stoi. No. Chłopaki? No? Da się zresetować na farmę, myślicie coś? Nie. To tylko mapa. A on nigdy nie daje tego. Dobra, tu są. Dobra, znalazłem te widły. Gdzie jest Adam? Bawię się. Co robisz? Podpinam przyczepę. Skoczyłem trochę za bardzo. Kto to tak nisko podniósł te widły? Bożeś ty mój. To masz mi jedno. Wbiły się w ziemię. Dawaj, Adam. Boże, Adam, ja pierdolę. Możecie mi jedną rzecz wytłumaczyć, czemu jest błąd z tą przyczepą? Rozumiesz ty, co Adam zrobił? No. Nie. Podniósł kiper i kiper się otworzył w wywiacie. Możesz mi powiedzieć jedno, czemu jest błąd? Ja nie mogę z tą przyczepą zrobić. Adam chory. Ja pierdolę. Adamowi dać kurwa lepszy sprzęt Adamowi dać, nie? Teraz dopiero wyjdź mi to. Przyzwyczajono, że to na bajkę wszystko, na Adam, siłę chodzi, a... odsuń się. Teraz to już se sam naprawiłem, to wiesz co, w dupę mnie. No to spuść może ją na dół. No może daj mi wyjechać, co? Jak ty kurwa chcesz wyjechać z podniesioną tą przyczepą? Ty jesteś chory. Opóźnij ją i... No, jać mnie stąd. Ale jak ty ją podniosłeś? Nie wiem, sama się podniosła, jak ją podczepiłem, ty. Jakbym wiedział, jak ją podniosłem, to bym sobie chyba puścił, co nie? Pierdolę, Adam. Podpiąłem, co nie? Patrzę, że jakiś błąd mi wyskoczył, co nie? Aha, dzięki, że mi sprzedał, jak zwykle. Wszystko. Błąd, kurde, Adam, już tam wszystko. Ja nie wiem, wszystko to zbugowało. Jedź, kurwa, jedź, nie bierz. Dobrze, Adam, ty powinieneś dostać 60 i dwukołówkę. O, beka byłoby. Tylko... Jeszcze żeby workował od razu na tym. Tylko do tego się nadajesz, bo widzę, że... No bo jakieś gówna trzymasz pod wiatą, sam nie mogłeś nic zrobić, sprzedałeś. No kto normalny podnosi kiper do góry w wywiadzie. No kto normalny ma takie coś, że automatycznie sam się kiper podnosi. Jak może Adam, no w sumie w realu też kiedy chcesz podnosić kiper. No tak, no ale no tutaj weszłem do ciągnika, podpiąłem sobie kulturalnie. No pewnie kuklikłeś i wszystko, hydraulika poszła, olej jak dyknął ciśnienie, wyrwało pompę i tyle. Jak kuklikłem, to mi się przyczepa podczepiła, nic więcej. No i co, i sama się podniosła nagle.
No sorry, no, taki klimat mamy. No. Jasne, nie kłam teraz. To czemu nie opuściłem ją, tylko sprzedałeś? No bo nie wiem, jak się opuszcza. No widzisz, tak nie wiesz, to nie widziałem. No, ale słuchaj, ja jej nie podniosłem. No, sorry i ja też nie. No jak nie? Muszę zmniejszyć tempomat, bo on zapindala za szybko. Jaki, czemu się tak brzydko przeciąłeś? No co to brzydko? Nie no, bardzo ładnie. Wolałeś mieć tu 100 zaków? Czekaj, pójdźmy, co ja przyjadę. Jak? Ja i tak mam belkę. Możesz Adam, belki. Adam normalnie rozwalił system, nie? A jak? Nie tam, co by to było, systemu nie rozwalił. To teraz wiesz co zrób? Aż na mnie. Nie, ja muszę teraz włączyć te chudy, bo... Belki. Za każdym razem, jak będę wywalał belkę, będzie się ten... Ja. Będę mrugać. Będzie się wyłączać i włączać chud. Weź co, Adam, teraz weź. Weź talerzówkę i talerzuj do pole tam. O Jezus, ma jakie błote. Weź. Które? Błote. No wiesz, które. To, co jest skoszone tu po drodze. Tutaj, gdzie ładowarka stoi? Tak. No Adam, wiesz, że... I od razu możesz to talerzować, bo nie będziesz stał w trzecie, bo on nic nie robi. Może lepiej będzie bezpieczniej. No w sumie. Dobra, to ja posiedzę w ładowarce. Nie no, weź się rusz, jo. No dobra, nie stęk. Grzeszy trochę. Muszę być trochę niegrzeczny. Miki to tak bardzo ładnie kosi, a ty co, pyskujesz? Dobra, nie stękaj, powiedziałem ci już. Ten Steyr bardzo ładny, mi się bardzo podoba. Miki, co o nim sądzisz? Fajny, naprawdę, taki... Miluś, w ogóle Steyry ładne są. No, Steyry naprawdę, z design mają zajebiste. Na pewno ten do lasu i ten, na pewno, na pewno ładniejszy od Case'a. No, Steyry też bardzo podobny. Chociaż Steyr to chyba jest to samo co Case, czy nie? To samo co i Holland Case w sumie, tak? Koncert CNH. Ale szczerze, jakbym miał wybierać, chyba bym wybrał Steyra. CNS, przepraszam. Mi się chyba też najbardziej Steyr podoba i ogólnie i awaryjność i wszystko jakoś najbardziej. Mi się wydaje, że Steyr jest takim najlepszym rozwiązaniem z tych wszystkich trzech. Potem Case, a na końcu i Holland. Moim zdaniem. I Holland nie jest złym ciągnikiem, no. Ja po prostu nie przepadam i tyle. A wy macie w szkole, nie? Jo, po tym szkole to w ogóle jest złomiak. Czemu? Ja to ma 70, może maksymalnie 80 godzin, a tak wszystko jest wykonane, że to jest maksymalnie ciągnik na 7 motogodzin, a nie na 70. O, dostałem SMS-a, proszę bardzo. Boże, Miki wpadł w błoto. I co ty jadę? Brączysz, mam do ciebie zasadnicze, proste pytanie. Tak, talerzówka tak. Stoi na podwórku. Nie, ja mam zasadnicze bardzo proste pytanie. Czemu gdy się podniósł talerzówce? Czemu masz talerzówkę, która zapotrzebowanie ma 220 koni, a nie masz takiego ciągnika, żeby ją uciągnął? Nie kurwa, to fent ile ma? 180. No chuja. No zaraz, jeszcze raz, że na pewno dobra, nie. Dobra, a gdzie masz, gdzie jesteś z tą talerzówką? Talerzówka jest na podwórku, a ja szukam pięknego, chyba Steyr ma nie największe. Nie denerwuj mnie lepiej. Fend ma 180. Zobaczymy jak ja się będę u ciebie Będę się u ciebie. Bierz teraz, jedź na sklep po talerzówkę. Ja się kurwa męczył dwumetrową. A ja. Ej, jak ma być realnie, to ma być realnie. Zobaczymy u ciebie, a to już tak realnie będzie. Będę więcej fikołków przewracał tym majątkiem. Kasem maksumem. Telefon ktoś weź. Adam. Jezus. Ja nie mam telefonu przy sobie. O Boże! O Boże! Miki. Coś zrobił? Kurwa, jak poderwało na kółko mnie. A ja przyjechałem bez niczego, jak trafiłem na te mury, tak że kołami idealnie przyjechałem po tym. Adam? Słucham cię. Jechałeś po talerzówkę? Jadę. To dobrze. Tylko najpierw muszę zatankować. Bo tamta będzie fajna. W sumie mogłem tą od razu mieć kupioną, ale no. No i jeszcze musiałem cię nauczyć takie rzeczy. No, bardzo okay, dobra, jeszcze słowo. Liczę, że ty się... Miki, ile masz procent? 60. Ty, Adam, wiesz co? Mhm. W sumie... jeść po talerzówkę i tylko zjeść na farmę, będziesz prasował. Bo ja dobrze, super. Tak? Cieszy mnie to, dobrze. Jadę po talerzówkę już. O, bakowy jest ten case. Ale dopiero wyjechałeś? No musiałem zatankować, bo pusto. Susza. Ktoś spuścił. No, ktoś, no bo jeszcze. O, przepraszam. Ej? No? Myślałem, że lewa słuchawka mi się popsuła. A co? Ale... przyciszyło ci się lekko. Nie, po prostu ucho mi coś ten. Ucho, Boże, zasklepiło mi się od tego od miodu. Nie, przestało mi słyszeć lewe ucho na górę. Gucio mu wleciał i tam jaja złożył. Dobra, jadę na gospodarkę. To zjedź i dawaj, ja ci dam Steyra, bo będziesz prasował, a ja wezmę tego.
A ja wezmę przyczepę i będę ładował belki już. No dobra. Miki, ile procent? 70. Dobra, to ci też podjadę. A ci za wziaka palnąłem, to co? No bardzo ładny. Jeśli mi podjeżdżasz pod, prosto pod koła. No muszę chyba wyjechać, nie po zbożu, tak? Tylko tak. Dobra, Adam, wiesz co, że to jak tu stoi, możesz go brać. Mhm. Boże, nie. No Adam tam weźmie nie, to. Zamiast, nie, nic nie mówię. A co? Kurwa, zamiast podjechać tym fendem na pole, to nie zostawił na środku. A ja, no przecież co, będę tam w hausie, jak wy mieliście tylko jeden pokaz zrobiony? No pozdrawiam cię serdecznie. Ja również pozdrawiam. No, miło mi. O, zgłaszaj się do rejonie, bo się pozdrawiamy, tak w ogóle. Lufa pytanie, wieee. A co? Lufa pytanie. Jadę nie. Kolejnym ciągnikiem na pole. Jak widzicie, wszystkie maszyny będą dzisiaj na polu. Pracowały. Tak, jadę za taki ładny, prosty rządek, nie? Jo, bekowy. Idealny. Bekowy wręcz. Oj. Dobra, nie będzie taki idealny. O Boże! Co? Nie sądziłem, że ta przyczepa jest taka długa. Kurwa mać. Oj tam. Nie, takie coś to ja nie wiem. Jak Bolek mógł dać kolizję na oponie, nie? Na oponie? Na wyjeździe, rozumiesz to? O kurczę. Adam, dokładniej pracuj. No moja wina, żeś takiego rogala zabijał. Jakiego jak... rogala, prosty rządek jak strzała jest? Tak, no pewnie przecież. No. Ja pierdzielę. Nie. Bym zaprzeczyć tutaj. Ja nie wierzę w to, co widzę, nie? Na oczy moje. To co widzisz? Dobra. Uznajcie ludzie, że tego nie było. Nie. Na pewno to uznają. Bo wyjeżdżając z farmy zahaczyłem tylną osią o oponę i nie mogłem ruszyć. Przykapał się. Realizm to podstawa. No zobaczymy u ciebie. Dobra, gdzie by ale... tu teraz? Adam jak pięknie. Ślicznie, normalnie. Jak jeździsz pięknie. Dziękuję. Już zaczynamy sobie słodzić, tak? To już minął ten moment, który każdy sobie wyciska błędy. A kto sobie błędy wyciska, Boże? Nie, ale miałem taką bekę, ja tak sobie w myślach patrzę, kurwa, ta talerzówka trochę jest za duża, tak myślę sobie. Zobacz, Adam tam i z tych rolnika. I ja tak mówię, a teraz pocisnę Brączka, jak Brączek zawsze mówił, matko boska, kiedy młody robi, do dole, dalej takie, no ja to teraz ja. A Brączek ma rację. Wyżyje się, no ja bardzo, też pracę. Bardzo przepraszam, tam talerzówka była oryginalna. Ale przepraszam bo jak, że ten fan, co mamy skipowany był do 220. Jo. No, przyjechała hamownia wczoraj, Adam nie było dzisiaj i go typowali. Bajamongo, hej! Tak było, Adaś, jak naprawdę. Jak stąd Adam? Adam nie wie co bo to zamieszanie się... robisz niepotrzebne. Ty to się kręcisz. 10 poprzeczniaków robisz. 4 tony dopiero, Boże, normalnie sypię jak nie powiem u kogo. Nie gubolka. Nie oszukujmy się. Ja, nic nie powiedzę. Jest tak źle, no bez przesady. Jak, nie mogę sypać na przyczepę. Ktoś tak, chce kliknąć? Tak ładnie belek nikt nie układa jak ja. A ja. No zobacz to, jak to pięknie wygląda. Popoki. No. Co, coś kliknąć? Przy wysypywaniu? No. Nie. No, przecinek, kropkę. No normalnie wysypujesz. Nie. No nie gadaj, że się nie da. Nie. Nie da się? Może... A to nie jest przyczepa do kieszonki tylko? Może, zaraz zobaczę. Nie no, bez przesady ty. Chyba ta. Tak? Tak. Bo nie widzę żadnych zastosowań. Więc prawdopodobnie tylko kieszonka. Dobra, to zaraz kupimy jeszcze raz tamtą. Ogólnie druga część będzie ładać się na kanale. Jo. Serio? Tak. Jednak zmienił zdanie. Druga część będzie układać się na kanale, będziemy dalej kosić na ten. Adam, jaś po przyczepę może mi co? Na co się wysypie? Jo, ja ci kupię jeszcze raz tamtą, jedź. Bo Adam sobie, kurde, na razie stanąłem w takim miejscu, żeby nie przeszkadzać. No, nie. Weź, nie no, ja cię zawieź na farmę. No dobra, niech się będzie. Ja cię zawieź i ten. Baja bongo, baja bongo, baja bongo, 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 więc normalnie ludzie tak zajebiście nikt nie zbiera. Para. No to masz rację. Oryginalne widła, nie wiedziałem, że oryginalnymi widłami da się tak ładnie zbierać, nie? Ogólnie, że jest 15 minuta. No wiem. Także zaraz będziemy zmieniać i będziemy lecieć do Adasia. O, dobra. Oj, nie. No. Nie będzie... Dobra. Ogólnie
druga część Ładasia. Trzymajcie się, na razie. Cześć. Na razie.